Nazywam się Wojciech Kozłowski, studiowałem na kulturoznawstwie w latach 1979-83. Urodziłem się w Zielonej Górze, pojechałem na studia do Poznania i wróciłem do Zielonej Góry. Zacząłem pracować w Galerii BWA, czyli w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej i od 15 lat jestem dyrektorem tej galerii. Ale pracuję również w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Już ponad 20 lat jestem tam starszym wykładowcą. Studiowanie miało wiele wyglądów i myślę, że to był najlepszy czas mojego życia, ale oczywiście studiowanie było tutaj jednym z elementów tej najlepszości. Na pewno studiowanie akurat w tym miejscu miało ten ciekawy aspekt związany z faktem, że bardzo duża część wykładowców była zaangażowanych w nowy ruch społeczny, jakim była Solidarność wtedy, na różnych poziomach. Zarówno w tak zwanych strukturach poziomych, jak i właśnie w Solidarności. To były różne poziomy opozycyjności albo przynajmniej dyskutowania ze swoim czasem, takiego bardzo intensywnego. Mnie wtedy kwestia działalności politycznej, może ze wstydem dziś przyznam, nie aż tak bardzo interesowała, jak taka działalność, bazowa działalność kulturalna. Z przyjaciółmi staraliśmy się uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta też na różnych poziomach, czynnie i biernie, bo było w czym uczestniczyć, do czego nas zresztą bardzo zachęcali wykładowcy. Strajk też był intensywnym czasem działalności kulturalnej. Pamiętam, że daliśmy nawet koncert z naszym zespołem. Moje studiowanie, czy to nasze studiowanie w tamtym roczniku, było chyba sfokusowane bardziej na takim przeżyciu społecznym. To znaczy my mieliśmy sygnały i od wykładowców, i od innych kolegów z innych wydziałów, że właściwie ta przemiana, która się dzieje, jest tak silna, że trzeba w tym co najmniej, jeśli nie uczestniczyć, to trzeba przynajmniej się do tego jakoś tam odnieść. Ja tak wspominam te studia. No, ja widzę mało negatywnych elementów, jeśli chodzi o tamten czas. Bo ja je wspominam jako taki czas, w którym pojawiło się w moim życiu kilka osób, które pokazały mi potencjalną ścieżkę, z której ja oczywiście w wielu przypadkach nie skorzystałem, albo nie zrozumiałem, co oni do mnie mówią. No? Albo nie wiedziałem, że tak można. Ale niektórzy z nich pokazali mi takie rzeczy, dzięki którym ja po prostu potem robiłem to, co robiłem. Przynajmniej ja się spotkałem na studiach, a może tak to pamiętam, z taką bardzo daleko idącą otwartością wobec tego, co my, wobec naszego bagażu. Czasem bardzo nikłego, mówiąc szczerze, ale czasem bardzo, ale czasem też zmuszającego wykładowców do konkretnej rozmowy. Na pewno jedno było bardzo interesujące, że wykładowcy nie wskazywali nam wtedy gotowych rozwiązań, czy w ogóle można to odnieść w ogóle do całości studiów. Że to było tak, że wykładowcy się bardzo cieszyli z tego, że my w ogóle mamy jakiekolwiek wątpliwości. Że wręcz te wątpliwości były pożądane, tak bym to określił. Że radość z tego, że ktoś nie poddawał się biernie procesowi edukacji, tylko starał się zadawać czasem niewygodne pytania, była wyraźnie widoczna w oczach, nie wiem, profesora Kmity albo profesor Zamiary. Ja do dziś pamiętam taki egzamin u pani profesor z metodologii i psychologii, który po prostu, jak to powiedzieć, no, nie byłem idealnie przygotowany, ale dyskusja na temat psychoanalizy, którą podjąłem z panią profesor, rzucając się po prostu w odmęty obszaru, o którym nie miałem zielonego pojęcia, spowodowała taki niekłamany uśmiech, podejrzewam, że również pobłażania, ale też radości z tego, że po prostu rozmawiamy. I to było, nie koloryzując wcale, to było fantastyczne uczucie, spotykanie się z ludźmi, którzy pozwalali, bez względu na opcję polityczną, którą reprezentowali czasem wyraźnie, czasem niekoniecznie, ale bez względu na wszystkie inne uwarunkowania traktowali nas jak równych sobie. Pamiętam, z kolegą z Gajeńskim przyszliśmy w takich spódniczkach zrobionych z
włókien z myjni samochodowej i stwierdziliśmy, że jesteśmy Bronisławem Malinowskim i Margaret Mead po powrocie z badań terenowych. To jak pamiętamy pana Giedrzyckiego jako taką bardzo poważną osobę, to wydaje mi się, że udało nam się go rozśmieszyć, ponieważ lekko się uśmiechnął. W dodatku byliśmy spóźnieni. Z dzisiejszej perspektywy, jak sobie przypomnę zajęcia ze wstępu do kulturoznawstwa z magistrem wtedy, czy nie, z doktorem Żgierzewskim, to ja pamiętam z jednej strony to przerażenie, które nam towarzyszyło, ale z drugiej strony pamiętam, że, pamiętam tą, taką niezwykłą radość z eksploracji przestrzeni, które były totalnie nowe dla nas. Nie? I to nie jest kwestia też takiego zdobywania w ogóle wiedzy en masse, tylko jednak tego, że to językoznawstwo nagle okazało się być takim czymś tak niezmiernie, nie wiem, bogatym, fascynującym, wieloaspektowym. Takie rzeczy się mocno pamięta, że nagle się, jak to powiedzieć brzydko, odsłania kurtyna. Może nie brzydko, ale to tak właśnie jest. Odsłania się kurtyna, nie? Ja mogę jednoznacznie powiedzieć, że studia wpłynęły na moje życie zawodowe, czy w ogóle na tok mojego życia zawodowego w bardzo zdecydowany sposób. To jest, mam akurat, jeśli o to chodzi, bardzo konkretny przykład. W 1981 roku mieliśmy zajęcia z wiedzy o sztuce wtedy z magistrem Dziamskim. Dziś profesor Grzegorz Dziamski, poważna postać w polskiej teorii i krytyce sztuki. Wtedy już poważna postać w poznańskim obszarze sztuki, bo prowadził taką dość istotną galerię, która jako jedna z pierwszych w ogóle w Polsce pokazywała mail art. Wtedy stała się niezwykła rzecz, ponieważ Grzegorz Dziamski zabrał nas do Łodzi całym rokiem na konstrukcję w procesie. Taką wystawę, która była bardzo ciekawym przykładem, jednym z nielicznych tego, jak wtedy w czasie pierwszej Solidarności świat sztuki zaczął naprawdę kontaktować się ze światem pracy. Stałem tam obok Henryka Starzewskiego na przykład na otwarciu wystawy, ale tak się jakoś złożyło, że Grzegorz mnie dzięki swoim kontaktom, które wtedy już miał dobrze rozwinięte, także w Łodzi, prowadził nas tymi samymi śladami, co tych wszystkich gości z wielkiego świata. Oprócz tego zobaczyłem jedną bardzo ważną rzecz, że sztuka może być czymś istotnym dla swojego czasu, że może się w ogóle, że może być adekwatna do swojego czasu, że nie jest jakimś abstrakcyjnym tworem, tylko jest po prostu umieszczona w swoim czasie, bo takie również prace i takie również postawy tam zauważyłem. I dla mnie no to po prostu był przewrót w moim myśleniu o sztuce. Podobnie potem pani doktor Grzegorczyk nas zabrała na Triennale Rysunku do Wrocławia. I to też była impreza, która pozwoliła mi spojrzeć na świat sztuk wizualnych w zupełnie inny sposób niż ja dotychczas myślałem. To nie jest żart ani taka zabawa w mówienie, jak na mnie studia wpłynęły. No po prostu studia na kulturoznawstwie w Poznaniu wpłynęły realnie na dalszy ciąg mojego życia zawodowego. Zdecydowanie pomagała ta hybrydyczność, ale pamiętajmy, że wtedy nie było hybrydyczności związanej ze światem wirtualnym i z internetem. Ta hybrydyczność była czymś bardzo pozytywnym. Ja myślę, że ona nadal takim jest. Natomiast jeśli miałbym kogoś namawiać, to nie dlatego, że skończyłem te studia, ale dlatego, że wydaje mi się, że one dają narzędzia do tego, czym jest, do tego, żeby sobie radzić z dzisiejszym światem. Myślę, że dzisiaj studia po prostu, no generalnie jednym z ich zadań jest danie takiego narzędzia studentowi, żeby można było sobie poradzić z tą właśnie taką asystemowością dzisiejszego obszaru wiedzy i zjawisk kulturalnych. Przynajmniej wtedy te studia mi te narzędzia dały i to nie powiem, że one były narzędziami chirurgicznymi, ale były wystarczająco precyzyjne, żeby potrafić oddzielić to, co dobre od tego, co bardzo dobre albo złe. W
No to musiałbym całą litanię opowiedzieć. Koleżanki, Ewa Hałat, która pracuje od wieków w, przepraszam za to słowo, bo to kobiecie nie warto, impresariacie opery bydgoskiej. Moją taką bardzo bliską przyjaciółką jest Bożena Kasztelan, która zaraz po studiach zaczęła pracować jako terapeutka od nałogów. I tak właściwie jeden z najbliższych przyjaciół, czyli Marek Zgański, to jest człowiek, z którym ja utrzymuję kontakt od tamtego czasu, kiedy, właściwie od samego początku prawie. Jest właścicielem prywatnego teatru w Poznaniu, na ulicy Górczyckiego, tak się nazywa mój teatr. Ale jest też poetą, pisarzem, wydał kilka książek poetyckich, prozatorskich. A poza tym od samego początku studiów prawie grywaliśmy razem w różnych formacjach. Zaczynaliśmy od grania na ulicy. Tak, gdzieś mniej więcej tak, już w stanie wojennym chyba zaczęliśmy. Za zezwoleniem. To była taka działalność artystyczna, to się nazywało Wolne Datki. Po przejrzeniu przez cenzora tekstów, no wszystkie teksty Dylana były podpisane Robert Zimmerman, na przykład, żeby zmylić przeciwnika. Potem założyliśmy wspólny zespół, który obchodził chyba w zeszłym roku 2 lata temu 20-lecie, nazywał się... Nikt nie zna tego zespołu, więc nie będę mówił. Ale no, nie zrobiliśmy kariery, tak, specjalnie nie zrobiliśmy kariery, z założenia. Szymaszewskiego było dość ważnym miejscem, to prawda. Myśmy wprawdzie nie mieli tam... Znaczy, to, chodziło się do Kolegium Botanicum. Była taka knajpa botaniczna się nazywała. Dosyć, ale na samym Szamarzewie też, no nie wiem, koło węgla często tam siadywaliśmy. No tam ten wewnętrzny dziedziniec był bardzo, bardzo interesujący. No i sama... No bo sam instytut, przynajmniej wtedy, kiedy ja studiowałem, to tak praktycznie to był jeden korytarz. A, stołówka. Stołówka, na którą wkraczaliśmy najczęściej właśnie ze śpiewem na ustach. Myśmy napisali hymn kulturoznawstwa, w ogóle pamiętam. Jeżeli nie P, to Q, a jeżeli nie Q, to P. Predykat jeszcze wczoraj był jednoargumentowy, a dzisiaj jest już dwuargumentowy. Tak się zaczynała. Refren odnosi się do profesora Kmity bardzo pozytywnie, ale wolę go nie cytować. Tak, jakoś to śpiewaliśmy, tak, pamiętam, ale nie będę teraz się wygłupiał. bo chcieliśmy wnieść ten element mitologiczny zdecydowanie. To była praktyka, którą zakończyliśmy takim wielkim show dla miejscowej ludności. Show był wzorowany na takich klasycznych, chałturniczych wyjazdach typu składanka, w której jest iluzjonista, stripteaserka, ta grupa akrobatyczna, zespół muzyczny. I to było właśnie coś takiego. Kolega, który udawał stripteaserkę, bo był ładnie zbudowany i tak stał od tyłu, rozbierając się, niestety naraził się na gniew społeczny, ponieważ w którymś momencie jednak z widowni rozległo się gromkie: przecież to facet! Ale tak generalnie to show odniósł, Marek Chroniacki go wyreżyserował, show odniósł wielki sukces, naprawdę była pełna sala Domu Kultury w Opalenicy. Ja się bardzo w czasie studiów interesowałem już zacząłem się interesować sztukami wizualnymi, grałem w różnych formacjach muzycznych, a pracę pisałem o literaturze, więc... A pracę broniłem 13 grudnia, ale 83. I kolega, z którym przyszedłem, cały czas mi powtarzał, cały czas mi wmawiał, że to jest egzamin kelnerski. I mówił, że nie mówi się bebsztyk, tylko bebsztyk. I to było jedyne, co ja pamiętam z tego egzaminu. No dobra, to wiadomo, że i tak nie pójdzie.
Dziękuję, dali im Państwu czas na wyciągnięcie kostki.